Moi drodzy, czy byliście kiedyś w sytuacji, kiedy wydawało się wam, że ktoś postępuje nie fair wobec was? Po waszej reakcji wnoszę, że zdarzyło się to nieraz. A jak reagujesz w takiej sytuacji? Jak reagujesz, kiedy wydaje ci się, że ktoś postępuje nie fair wobec ciebie? A może to była sytuacja, kiedy ktoś korzystał z owoców twojej pracy, nie wkładając w to żadnego wysiłku? Ty się napracowałeś, a to zupełnie nie zostało dostrzeżone. Podczas gdy ktoś inny został za to pochwalony. To są sytuacje, które zdarzają się. Ale one nie tylko się zdarzają, ale też mają wpływ na nasze życie. One często zostawiają ślad w naszym życiu. One dotykają głęboko naszych emocji. Może pojawić się frustracja. Może pojawić się poczucie niesprawiedliwości. Może wręcz pojawić się uraz wobec kogoś. Czy wręcz uprzedzenia. To są sytuacje, które są rzeczywiste. I nikt z nas nie jest wolny od takich momentów, od takich doświadczeń w swoim życiu. I nikt z nas nie jest wolny od takich odczuć. Ale pytanie jest, jak reaguję? Co ja robię w takiej sytuacji? I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przypatrzyli się życiu Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel wiedział przez całe swoje życie, że jest powołany przez Boga do czegoś szczególnego. Narodził się w cudowny sposób. I 8 dnia po swoich urodzinach, kiedy cała rodzina, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi byli zgromadzeni w jego domu podczas uroczystości obrzezania, zostały wypowiedziane nad jego życiem prorocze słowa. Słowa, które mówiły o jego przyszłości. I ludzie, którzy tam byli zgromadzeni, kiedy z jednej strony byli świadomi, że jego narodziny to nie jest coś takiego zwykłego, że to był cud, usłyszeli te niezwykłe słowa, które były wypowiedziane nad jego życiem, i ci ludzie, patrząc na to niemowlę, zadawali sobie nawzajem pytanie: kim będzie ten chłopiec, kiedy dorośnie? I wielokrotnie, kiedy był jeszcze chłopcem, wielu ludzi, patrząc na niego, przypominając sobie tę historię, czy rozmawiając o tym, zadawało to pytanie: kim on będzie? Jako młody człowiek opuścił swój dom i wyruszył na pustynię judzką. I tam w samotności przygotowywał się do swojej misji. Przygotował się do swojego przeznaczenia. Pościł, modlił się, studiował słowo. I pewnego dnia, kiedy był nad Jordanem, po prostu zaczął głosić. Zaczął głosić, że zbliża się czas. Zbliża się czas niezwykłego Bożego działania, więc wzywał każdego człowieka do nawrócenia. Wzywał każdego człowieka, żeby się przygotował na przyjście Pana i na nadejście Jego Królestwa. I nagle zaczęły schodzić się tłumy. Tam nad Jordan, tam w miejsce pustynne. Wielu ludzi przychodziło się i nawracali się tam i dawali się ochrzcić w Jordanie na znak oczyszczenia z grzechów. Po jakimś czasie Jan był już tak znany i to, co działo się, możemy powiedzieć, że tam to było jak przebudzenie. Z
powodu tych tłumów, które z odległych miejsc schodziły się na to miejsce i słuchały tego, co on głosił i tego, co tam się działo. Tam działy się niezwykłe rzeczy. Ludzie nie tylko podejmowali decyzję o nawróceniu, nie tylko o zmianie swojego życia, ale tam ludzie publicznie stawali i wyznawali swoje grzechy. To było coś niezwykłego. Ludzie doświadczali tam niezwykłych rzeczy. To miejsce aż, można powiedzieć, było nasycone czymś niezwykłym, jakąś wręcz... Można było odczuć pewnie, że tam jakaś elektryczność wisi w powietrzu. Więc liderzy religijni tamtych czasów, faryzeusze, arcykapłani, wysłali swoich przedstawicieli, żeby zbadali ten ruch i zapytali Jana, za kogo się uważa i po co przyszedł. Dlaczego mówi to, co mówi, dlaczego robi to, co robi. Kiedy czytamy relacje ewangelistów, możemy zobaczyć, że do Jana przychodzili wszyscy. Przychodzili biedni i bogaci. Przychodzili ludzie religijni i grzesznicy. Przychodzili żołnierze, przychodzili rebelianci. Jan także założył szkołę biblijną i miał wielu uczniów. Stał się tak znaną osobą, że nawet do króla dotarła informacja o tym, że Jan publicznie piętnował jego niemoralną postawę i jego grzech. I nagle, pewnego dnia, nad brzegiem Jordanu pojawia się Jezus. Jan całe życie czekał na ten moment. Pojawia się ten, którego przyjście zapowiadał. On wzywał ludzi do tego, żeby przygotowali się na jego przyjście. Jan wiedział, że ma go rozpoznać i przedstawić. Do tego został przygotowany przez Boga. Przez lata modlitwy, postu, studiowania słowa. Jan w swoim pierwszym rozdziale swojej Ewangelii opisuje to niezwykłe spotkanie. Od 29 do 31 wiersza Jan napisał tak. Następnego dnia Jan zobaczył idącego w jego stronę Jezusa i powiedział: oto Baranek Boży, który bierze na siebie grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem. Za mną idzie ktoś, kto pojawił się przede mną, kto istniał wcześniej niż ja. Ja także wcześniej go nie znałem. Lecz dlatego przyszedłem i chrzczę w wodzie, aby Izrael mógł go poznać. Tu jest napisane, że Jan go zobaczył i powiedział. Jan go rozpoznał. Jan go rozpoznał. On całe życie czekał na ten moment. On wiedział, co ten moment oznacza dla niego. On wypatrywał każdego dnia w tych tłumach, które przychodziły do niego. On czekał, kiedy Duch Święty poruszy jego serce. Kiedy pozwoli mu rozpoznać, że to już, że to jest ten moment, że to jest ta chwila. Ale tutaj są niezwykłe słowa. Słowa, które wypowiedział Jan, które zawsze mnie zastanawiały. Dlatego, że Jan powiedział, ja go wcześniej nie znałem. Ja go wcześniej nie znałem. A przecież byli kuzynami. Wiemy, że ich rodziny się przyjaźniły. Że ich rodziny odwiedzały się, utrzymywały bliskie relacje. I jestem w stanie sobie wyobrazić, że kiedy obaj byli małymi chłopcami, dlatego, że między nimi była różnica paru miesięcy, więc byli praktycznie rówieśnikami, że kiedy gdzieś tam bawili się przy dorosłych, którzy rozmawiali, przy swoich rodzicach, innych krewnych czy przyjaciołach, na pewno słyszeli, jak oni rozmawiali i wspominali z jednej strony ich cudowne narodziny, bo obaj narodzili się w cudowny sposób, jak i o tych wszystkich okolicznościach, które były związane z ich urodzinami, które też były niezwykłe.
o tych proroczych słowach, które były wypowiedziane nad życiem tych chłopców. Na pewno bawiąc się zabawkami gdzieś tam pod nogami dorosłych, wielokrotnie słyszeli, jak oni rozmawiając o tych rzeczach mówili, ciekawe co to będzie. Ciekawe, w jaką stronę pójdzie ich życie. Ciekawe, jak, co Bóg z tym wszystkim zrobi. Oni się przecież znali bardzo dobrze. Obaj wiedzieli, że są powołani przez Boga, że są wyznaczeni przez Boga do niezwykłych dzieł. A jednak Jan mówi, ja go wcześniej nie znałem. Dlatego, że przyszedł moment, kiedy przyszło Boże objawienie, kiedy Duch Święty powiedział, ten człowiek, ten czas. Ten człowiek, ten czas. Wyobrażam sobie, że to oczekiwanie było ekscytujące. Ono było niezwykłe. I Jan mówi, dlatego przyszedłem. Przyszedłem właśnie po to. I robię to wszystko, wzywając nas, was do nawrócenia, wzywając was do zmiany swojego życia. Aby Izrael mógł go poznać. Jan mówi, moje zadanie jest tylko jedno. Pomóc wam go poznać. Pomóc wam go poznać. Ale popatrzmy na to troszeczkę z innej strony. Trwa przebudzenie. Schodzą się tłumy. Jan ma wielu uczniów. Wszyscy przychodzą, patrzą na niego, słuchają. Przychodzą ludzie ze stolicy, przychodzą ludzie z wielu miejsc i pytają go. Przychodzą z pytaniami, przychodzą z problemami. On jest liderem przebudzenia. I nagle pośród tych tłumów, w czasie niezwykłego spotkania, gdzie dzieją się niezwykłe rzeczy, nagle Jan mówi, słuchajcie, tutaj jest ktoś, kto jest ważniejszy ode mnie. Tutaj jest ktoś, kto ma więcej namaszczenia niż ja. Tutaj jest ktoś, kto jest oczekiwanym Mesjaszem. A co więcej, on ma coś, czego ja nie mam. On będzie chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ja was chrzczę w wodzie, ale on będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Jeszcze jedna rzecz. Działy się niezwykłe rzeczy na spotkaniach Jana. Ludzie nawracali się, wyznawali grzech, doświadczali przemiany życia. Na tych spotkaniach było dużo płaczu, było dużo smutku, ale też na tych spotkaniach było dużo radości i śmiechu. Ja myślę, że wielu ludzi krytykowało Jana i jego ruch i to, co tam się działo, że to jest takie emocjonalne. Ludzie się ekscytują, wyznają grzechy, śmieją, płaczą. Ale tam nie zdarzały się inne cuda. Tam nikt nie został uzdrowiony. Tam nikt nie został wskrzeszony z martwych. Tam nikt nie rozmnażał chleba. Tam nie było tej całej ponadnaturalności. I nagle pojawił się Jezus, który uzdrawiał chorych, który wskrzeszał z martwych, który dokonywał niezwykłych cudów, a ja nie. To było oczywiste, że w takiej sytuacji uwaga ludzi w tym momencie przeniosła się na Jezusa. Skupiła się na Jezusie. I to jest także oczywiste, że musiało być do konfrontacji. Czytajmy dalej, co Jan napisał w trzecim rozdziale swojej Ewangelii. Od 25 wiersza. Wtedy doszło do sporu między uczniami Jana i Żydami o oczyszczenie. Przyszli więc do Jana i rzekli mu, Mistrzu, ten, który był z tobą za Jordanem, o którym ty wydałeś świadectwo, oto on chrzci i wszyscy idą do Niego.
Jan odpowiadając rzekł: nie może człowiek niczego wziąć, jeśli mu nie jest dane z nieba. Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem: ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed Nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaje w całej pełni. On musi wzrastać, ja zaś stawać się mniejszym. Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi. Kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie. Kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi, świadczy o tym, co widział i słyszał, lecz nikt nie przyjmuje jego świadectwa. Kto przyjął jego świadectwo, ten potwierdził, że Bóg mówi prawdę. Albowiem ten, którego posłał Bóg, głosi słowa Boże, gdyż Bóg udziela ducha bez miary. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Zobaczmy. Jezus odchodzi od Jana. I co się dzieje? Tego nie czytaliśmy. Ale z opisu Ewangelii możemy przeczytać, że kiedy Jezus odszedł od Jana, to pierwsi, którzy za Nim poszli, to byli niektórzy uczniowie Jana. Jezus się przeniósł kawałek dalej nad rzekę. Przecież co obok, byśmy dzisiaj powiedzieli. I tam zaczął swoje spotkania. I ktoś, kto poszedł tam na spotkanie, wrócił z tego spotkania i zaczął dyskutować z uczniami Jana, który chrzest i które oczyszczenie jest lepsze i bardziej skuteczne. Czy to, co oferuje Jan ze swoimi uczniami, czy to, co oferuje przecisze dalej Jezus ze swoimi uczniami. I zaczęli się spierać. I to tak wzburzyło uczniów Jana, którzy zostali jeszcze z Janem, że oni przyszli do Jana z pretensjami. Przyszli do Jana zbulwersowani. I mówią: słuchaj, tu jest coś nie tak. To jest nie w porządku. Ty go wypromowałeś. On zanim przyszedł do ciebie, był nikim. Nikt go nie znał, nikt o nim nie wiedział. On przyszedł na twoje spotkanie, ty mu dałeś dobre świadectwo, dobre rekomendacje, on poszedł przeciwce dalej i wszyscy idą za nim. On nam ogołocił zbór z ludzi. To była twoja praca. Razem tu pracowaliśmy, głosiliśmy, modliliśmy się, robiliśmy tyle rzeczy. Tak ciężko pracowaliśmy z tymi ludźmi. Oni wszyscy nam pokazali swoje plecy, poszli obok. To jest nie fair. To jest nie fair. Coś z tym trzeba zrobić. Nie wiem, czy jesteście w stanie sobie wyobrazić taką sytuację. Czy jesteście w stanie wyobrazić sobie to wzburzenie, te emocje uczniów Jana. Ale wiecie, Jan zaczyna z nimi rozmawiać i Jan mówi: słuchajcie, ale ja o tym wiem. Co więcej, ja właśnie oczekiwałem takiego rozwoju wypadków. Bo to jest moja misja, to jest moje zadanie. Wskazywać na Jezusa. I Jan wypowiada w tym fragmencie wiele bardzo ważnych zdań, bardzo wiele ważnych myśli. Ale jest parę takich myśli, których naprawdę, nad którymi naprawdę warto się zastanowić. Dlatego, że one stanowią fundament, gdzie byśmy powiedzieli, skutecznego życia, czy życia pełnego sukcesu. W języku biblijnym byśmy powiedzieli życia, które doświadcza błogosławieństwa, szczęścia i pełni. I tu jest niezwykłe zdanie, które wypowiada Jan do swoich uczniów. On mówi tak: człowiek nie może wziąć niczego, jeśli mu to nie jest dane z nieba. To jest bardzo ważna myśl. To jest bardzo ważna zasada,
o której musimy pamiętać. Człowiek nie może wziąć niczego, jeśli mu nie jest to dane z nieba. To jest ważne. Dlatego, że to Bóg określa granice naszego życia. To Bóg określa nasz zasięg. To Bóg określa miejsce i sposób naszego życia. To On określa nasze powołanie, nasze obdarowanie. W Biblii znajdujemy tak wiele przykładów ludzi, którzy przekraczali granice, które im ustawił Bóg. Nawet królom Bóg ustawiał granice. I kiedy sięgali po to, co było poza granicami wyznaczonymi przez Boga, ich życie rozbijało się. Ich królestwa upadały. Bo choć wydawało im się, że są królami i mogą wszystko, też mieli zakreślone przez Boga granice. Dlatego, że to, co Bóg daje z nieba, to jest to, co wyznacza granice naszego życia. I Jan mówi, słuchajcie, to nie chodzi o mnie. Tu nie chodzi o mój sukces. Tu nie chodzi o moją karierę. Dlatego, że ja wiem, kim jestem. Ja wiem, przez kogo i do czego zostałem posłany. Ja wiem, jakie jest moje zadanie. Jan mówi, ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed Nim posłany. Ja żyję i działam ze względu na Jezusa. I tutaj chodzi tylko o Niego i Jego zbawienie. Jan w doskonały sposób wiedział, kim jest. On w doskonały sposób wiedział, co otrzymał z nieba, jakie jest jego powołanie. I dlatego był spokojny. I za chwilę wypowiada następne zdanie, bardzo istotne zdanie. Kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie. To są te dwie rzeczywistości. Jest coś, co pochodzi z nieba i jest, co pochodzi z ziemi. Jest coś, co pochodzi z nieba i jest coś, co pochodzi z ziemi. I musimy to zrozumieć, że to są dwie zupełnie różne rzeczywistości. To, co pochodzi z ziemi, nie rozumie Bożej rzeczywistości. Nie rozumie Bożych planów i strategii. Myśli zupełnie innymi kategoriami. I tu było to zderzenie Jana ze swoimi uczniami. Ponieważ on wiedział, skąd pochodzi. Ponieważ on wiedział, co ma. On wiedział, do czego jest powołany. On był spokojny. Jego uczniowie, patrząc z innej rzeczywistości, czuli, że coś jest nie tak. Że ktoś postąpił nie fair. Że coś tu jest niewłaściwe. I byli zbulwersowani i wyrażali to swoimi ustami. A ja dalej mówię tak. Ten, który przy nim stoi i słucha, cieszy się każdym jego słowem. Ten, który przy nim stoi i słucha, cieszy się każdym jego słowem. I mówi, tej radości doświadczam w całej pełni. Zobaczcie te emocje. Zbulwersowani uczniowie. Pełni oburzenia. I Jan, który mówi, wiecie co? A ja mam teraz taką radość, jakiej w życiu nie miałem. Kiedy ktoś funkcjonuje na poziomie ziemi, to patrzy naturalnymi oczyma. Uczniowie Jana to widzieli. Zaraz. W tak dziwny sposób przez tego człowieka twoja służba się załamuje. Przecież byliśmy na szczycie. Mieliśmy misję. Cały naród nas słuchał. Wszyscy do nas szli. Nawet król się przejmował tym, co mówiliśmy. I nagle wszystko się załamało. Ktoś wykorzystał twoje wskazanie, podebrał ludzi, zabrał wszystko. A ja mówię, wiecie co? To jest najlepsze miejsce, w jakim się moglibyśmy znaleźć.
Dlatego, że on patrzył z zupełnie innej perspektywy. I ja tutaj kiedy jestem przy nim, kiedy słucham jego słowa, kiedy jestem przy nim, kiedy słucham jego słowa, mam pełnię radości. Bo tu o to chodzi. Bo tu o to chodzi. Moi drodzy, jeśli nie życiowe doświadczenia, to na pewno Biblia wskazuje nam, że będziemy doświadczać w życiu burz, że będziemy doświadczać w życiu sztormów, że będziemy doświadczać w życiu sytuacji, kiedy będzie się wydawało, że wszystko się sypie, że wszystko się wali. Ale my wiemy, że nie to, co się dzieje, ono mówi nam o tym, czy jesteśmy we właściwym miejscu, czy nie. Ale to, co mówi do nas Bóg. Bo moi drodzy, możesz być w środku sztormu, może ci się wydawać, że wszystko ci się sypie, że wszystko idzie nie tak, a możesz być w najlepszym miejscu swojego życia. Ale żeby to zrozumieć, musisz patrzeć z perspektywy nieba, z perspektywy tego, co mówi Bóg, a nie z perspektywy tego, na co patrzą twoje oczy, czy może mówią inni ludzie do ciebie. Jan był spokojny. Jego nie ruszała zupełnie ta sytuacja. Dlatego, że on był przy nim i słuchał jego słów. I mówi do uczniów, słuchajcie, musicie zrozumieć jedną rzecz. Po pierwsze, ja nie jestem Mesjaszem. On jest Mesjaszem. Po drugie, moja rola, żeby wam to wytłumaczyć w prosty sposób, ja jestem jak drużba. Ja jestem odpowiedzialny za przygotowanie ślubu, wesela. To jest moje zadanie. Moim zadaniem jest przyprowadzać ludzi do oblubieńca, pomóc im nawiązać relacje z oblubieńcem i budować tą relację dalej. To jest moje zadanie. To on jest tu najważniejszy. Ja mam tutaj służby pomocy. Prowadzę ludzi do niego. Chcę, żeby ludzie go poznali. Przedstawiam ich sobie nawzajem. I pomagam im zbudować relacje. To jest moje powołanie. I potem Jan wypowiada kolejne niezwykłe zdanie. Jego musi być coraz więcej. A mnie coraz mniej. Jego musi być coraz więcej, a mnie coraz mniej. I dalej, wyjaśniając, o co tu chodzi tak naprawdę, mówi następne zdanie. Mówi tak. Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi. Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi. Kto pochodzi z ziemi, należy do niej i mówi jak ludzie z tej ziemi. Musisz wiedzieć, skąd pochodzisz. Każdy z nas pochodził z ziemi. Każdy z nas, kto urodził się tutaj na tym świecie, pochodzi z ziemi. Jan mówi te słowa, mówi o Jezusie, że on pochodzi z góry. Ale musi mieć świadomość tego, że w momencie, kiedy zaprosiłeś Jezusa, żeby stał się częścią twojego życia i Bóg wkroczył w twoje życie, Boże Słowo mówi, że narodziłeś się na nowo. Narodziłeś się z Boga. Twoją ojczyzną teraz już nie jest ten świat, ale jest niebo. Kiedy Jezus wkroczył w twoje życie, ty nie jesteś już osobą z ziemi. Ty jesteś osobą z nieba. Chrystus w twoim życiu, on jest tego dowodem i on jest tego gwarantem, że już teraz nie pochodzisz z ziemi, pochodzisz z nieba. I musisz mieć tę świadomość, że jako osoba pochodząca z nieba jesteś ponad wszystkimi. Co oznacza, że to nie jest istotne, jakie są okoliczności wokół ciebie. To nie jest istotne, jak ludzie postępują wobec ciebie i co ludzie mówią do ciebie. Czy się zachowują fair, czy nie fair. Czy to tylko tak wygląda, czy tak jest naprawdę. Czy ktoś cię wykorzystuje, czy nie. Czy dzieje się tak, czy inaczej.
Jeśli Chrystus jest obecny w twoim życiu, jeśli narodziłeś się na nowo z Boga, jesteś ponad tym wszystkim. I właśnie dlatego, że jesteś ponad tym wszystkim, nie możesz mówić jak ktoś, kto jest z ziemi. Nie możesz mówić o tych okolicznościach, o tej sytuacji, w jakiej jesteś, jakbyś był z ziemi. Mówiąc z perspektywy ziemi, mówiąc o tych odczuciach, które są prawdziwe i których prawdopodobnie doświadczasz, bo jesteś człowiekiem. Jak masz jakieś wątpliwości, poproś sąsiada, żeby cię uszczypał, jak nie ufasz, to się sam uszczypał. Masz ciało, masz odczucia, masz emocje. I to jest naturalne, że kiedy przechodzisz przez pewne sytuacje, a zwłaszcza wtedy, kiedy odczuwasz niesprawiedliwość, że pojawiają się pewnego rodzaju emocje. To wskazuje, że jesteśmy normalnymi ludźmi, bo gdybyś nie odczuwał takich emocji, to potrzebujesz pomocy. I możemy później o tym porozmawiać. Tak, takie rzeczy się dzieją. Doświadczasz tego. Ale Słowo Boże mówi, że możesz być ponad tym. Że możesz być ponad tym. Że możesz być ponad tym. Na czym się skupiasz? Na Bogu, który jest w tobie, który jest z nieba? Czy na tym, co czujesz w swoich emocjach i widzisz swoim oczyma? Na czym się skupiasz? Skąd przychodzisz? Do kogo należysz? Jak mówisz? Dalej Jan mówi, ten bowiem, którego posłał Bóg, wypowiada słowa Boga, gdyż Bóg daje ducha bez miary. Bóg daje ducha bez miary. Zobaczcie, nie ma ograniczeń. Bóg jest gotowy dawać bez ograniczeń. Bez żadnych ograniczeń. Bóg nie wytycza żadnych limitów. To my wyznaczamy limity. To my mówimy dość, wystarczy. Ale Bóg jest gotowy cały czas dawać. On jest cały czas gotowy, żeby dawać. My wyznaczamy granice. My wyznaczamy limity. I Jan mówi właśnie dlatego, że Bóg daje ducha bez miary, więc ty, który zostałeś powołany i wysłany przez Boga, powinieneś wypowiadać słowa Boga. Powinieneś wypowiadać słowa Boga. Powinieneś wypowiadać to, co Bóg mówi na temat twojego życia. Co Bóg mówi na temat twojego powołania. Co Bóg mówi na temat tego, w jakim miejscu jesteś. Bez względu na to, co mówią ci twoje emocje. Bez względu na to, jakie myśli się pojawiają, czy co próbują mówić do ciebie ludzie. Zobaczcie, jak Duch Święty, który został nam dany, który jest w nas, który jest pośród nas, który nas otacza. Co Boże Słowo mówi na jego temat? On jest duchem mądrości i objawienia. On oświeca oczy serca. On daje poznanie. Wprowadza w całą prawdę. Objawia Jezusa. Przyciąga do Jezusa. Uwielbia w naszym życiu Jezusa. On tą pracę wykonuje cały czas i jest gotowy działać bez miary w ten sposób w naszym życiu. Dalej Jan mówi, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto natomiast odmawia Synowi posłuszeństwa, jak mówi inne tłumaczenie, nie zazna życia, lecz ciąży na nim Boży gniew. Kto wierzy w Syna, kto ufa Synowi, ma życie. W wierze, w zaufaniu jest życie. Jemu. I to jest pełnia życia. To jest prawdziwe życie. Nie biologiczne życie, ale prawdziwe życie. Ono jest w zaufaniu. Ono jest w wierze. Ale jeśli odmawiasz posłuszeństwa, jeśli odmawiasz zaufania Jemu, to co się dzieje? Co ma dostęp do naszego życia? I na koniec, ostatnie, które chcę zacytować, zdania, które wypowiedział Jezus, a Jan zapisał w 7 rozdziale, 18 wersecie swojej Ewangelii. Jezus powiedział tak. Kto mówi sam od siebie, szuka własnej chwały. Kto mówi sam od siebie, szuka własnej chwały. Kto natomiast szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim niczego, co byłoby nieprawe.
To mówi sam od siebie. Kto mówi sam od siebie? Szuka własnej chwały. To jest ta rzeczywistość. I druga rzeczywistość. Kto szuka chwały nie swojej, ale tego, który go posłał. Jeszcze i nie ma w nim żadnej nieprawości. Zobaczmy, tutaj jest mowa o mówieniu. To jest mowa o mówieniu. Mówieniu albo z siebie, albo byciu szczerym wobec tego, co mówi Bóg. Co Bóg mówi o tobie? Co Bóg mówi o tobie? Co Bóg mówi o miejscu, w jakim jesteś? Co Bóg mówi o twojej misji, o twoim powołaniu? Dlatego, że naprawdę od decyzji, jaką podejmujemy, od miejsca, jakie podejmujemy, od tego, w jaki sposób patrzymy na świat, na rzeczywistość, zależy też odbiór takich sytuacji, kiedy wydaje nam się, że ktoś postępuje nie fair wobec nas. Kiedy wygląda na to, że ktoś nas wykorzystuje, że ktoś chce korzystać z owoców naszej pracy. Gdzie zdarzają się takie sytuacje, gdzie nie jesteś zauważony czy zauważona. A ktoś inny czerpie z tego, chociaż tak naprawdę niewiele się tutaj napracował. Ale czy zdajesz sobie sprawę z tego, że to może być Boży plan? Że możesz doświadczyć tego, czegoś podobnego jak ja? Że Bóg pragnie, żeby to wszystko, do czego cię doprowadzi, to miejsce, owoce twojego życia, żeby to wykorzystać, żeby podnieść kogoś innego, żeby wypromować kogoś innego. Pamiętam, kiedyś byłem na spotkaniu w Szwecji i na tym spotkaniu był Tim Story, ewangelista, który głosi na całym świecie, ale ma szczególny dar, pracuje w Hollywood, z gwiazdami Hollywood, głosi Ewangelię. I on opowiadał historię pewnej kobiety, która modliła się i prosiła Boga, żeby pozwolił jej dotrzeć z Ewangelią do tysięcy ludzi. Kochała głosić Ewangelię. I wszędzie, gdzie mogła, gdzie spotkała kogoś, dzieliła się Ewangelią z tymi ludźmi. Nie przyprowadziła tysięcy ludzi do Boga. I miała wiele pytań do Boga. Mówi, Boże, takie jest moje pragnienie. Chciałam do tylu ludzi dotrzeć. Chciałam, żeby tysiące ludzi przeze mnie mogło przyjść do Ciebie. Ale jedną z osób, które przeprowadziła do Boga, był Tim Story. Ewangelista, który dociera do dziesiątek, jeśli nie setek tysięcy ludzi na całym świecie. Dzieją się na jego spotkaniach, byłem na jego spotkaniach. Dzieją się niezwykłe znaki i cuda. Ludzie byli uzdrawiani w taki sposób, jak niewiele takich widziałem w życiu spotkań. Bóg użył jej, żeby dotrzeć do Niego. Bóg może użyć Ciebie, żeby dotrzeć do kogoś i możesz nie dawać sobie sprawy, ani do kogo docierasz, ani jaki to będzie miało wpływ. Przekonamy się o tym, kiedy kiedyś staniemy przed Bogiem i będziemy poznawać ludzi, będziemy rozmawiać z ludźmi i nagle okaże się, że wiele takich sytuacji, albo niewiele nam się wydawały, niewiele znaczących, albo w ogóle nie widzieliśmy sensu pewnych rzeczy, wydarzeń, albo właśnie może czuliśmy się zupełnie inaczej niż tak było i nagle okaże się, że to było coś znaczącego, coś niezwykłego. My tego nie wiemy. Ale my mamy się wpływ na siebie, na decyzje, jakie podejmujemy, na to, w jakim chcemy być miejscu.
Wiecie, my musimy sobie zadać dzisiaj pytanie. Co jest w moim sercu? Za chwilę będziemy się modlić. I chciałbym, żeby każdy modlił się tak, jak widzi w swoim sercu, co Bóg mu pokazuje. Ale też chciałbym zrobić wezwanie. Wezwanie do modlitwy, bardzo ważnej modlitwy. Dlatego, że tak jak każdy z nas przechodzimy przez różne sytuacje, stajemy w różnych okolicznościach, różne rzeczy się wydarzają i stajemy w sytuacjach, kiedy doświadczamy czegoś, gdzie czujemy, że staliśmy potraktowani niesprawiedliwie, nie fair. Czy też czujemy, że zostaliśmy wykorzystani. Albo też czujemy, że ktoś zrobił nam krzywdę i nie poniósł żadnej kary, a może nawet nie do końca był świadomy i tak mu się dobrze żyje. Wiecie? To jest nie tylko to, że takie rzeczy się wydarzają. Ale jeśli z takimi sytuacjami się nie rozprawiamy, nie dbamy o nasze serca, o czystość naszych serc, to niestety to się często przeraża. To poczucie niesprawiedliwości, poczucie krzywdy przenosi frustrację, przenosi zgorzknienie, przenosi urazy, uprzedzenia, przynosi to, co sprawia, że choć chcielibyśmy iść naprzód, chcielibyśmy coś robić, nie jesteśmy w stanie skupić się na tym, co przed nami. Dlatego, że coś ciągle nas obraca wstecz. Coś sprawia, że skupiamy się na tym, co się kiedyś wydarzyło. I to jakby rzuca cień na naszą teraźniejszość i przyszłość. To nie pozwala nam pójść w wolności do przodu, sięgać po rzeczy, które Bóg ma dla nas. I to są jak takie niewidzialne sznurki, za które ktoś nas powiązał z tymi wydarzeniami z przeszłości. I ten ból ciągle wraca, te emocje ciągle wracają i ciągle czujemy się, jakbyśmy byli w jakiejś niewoli. Moi drodzy, to nie jest coś, co Bóg przewidział dla nas. Bóg przewidział dla nas wolność. Bóg przewidział dla nas wolność. Wiesz, to nie chodzi o to, żebyśmy czuli się w tym momencie, że mamy takie poczucie czy doświadczenie jakieś gorsze. Bo właśnie dlatego Jezus przyszedł na ziemi i umarł, że przechodzimy przez takie rzeczy i doświadczamy takiego związania, a On chce nas uwolnić. On chce nas uwolnić. I właśnie dlatego On oferuje nam wolność. Dlatego, że On chce, żebyśmy byli ponad tym wszystkim. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe. I właśnie dlatego chciałbym, żebyśmy dzisiaj mieli możliwość, żeby się modlić. Modlić o wolność. Wiem, że to nie jest łatwe wyzwanie. Ale cena wolności jest warta zapłacenia. Cena wolności jest warta zapłacenia. Więc jeśli jesteś w takim miejscu, jeśli czujesz, że ciągle nie możesz wyjść na wolność, że jakieś doświadczenia z przeszłości, to, co przeżyłeś, to, czego doświadczyłeś, że to cię ciągle trzyma i nie pozwala ci iść dalej, to kiedy będziemy teraz śpiewać, kiedy będziemy uwielbiać Boga, zapraszam cię przyjść tutaj do przodu. Będziemy się z tobą modlić o wolność. Bo jest wolność dla ciebie. Ona jest dzisiaj dla ciebie. Ona jest dzisiaj dla ciebie. Bóg chce cię uwolnić. Halleluja.